Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Johannes 1, Vers 1 bis 18. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od 1 do 18 wiersza. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Wir wollen uns heute Abend mit der Person des Herrn Jesus beschäftigen. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy zająć się osobą Pana Jezusa. Wir haben von ihm gesungen in diesem Lied. O nim śpiewaliśmy również i w tej pieśni. Dass er vom Himmel auf die Erde kam. Że on przyszedł na tą ziemię z nieba. Und dass er starb am Kreuz. I że on umarł na krzyżu. Und dass er jedem Menschen dieses wunderbare Heil anbietet. I że on każdemu człowiekowi oferuje te cudowne zbawienie. Und viele, die hier beisammen sind, i wielu z nas, którzy tu jesteśmy obecni, davon bin ich überzeugt, i o tym jestem przekonany, kennen ihn als ihren persönlichen Heiler. Znamy go jako osobistego zbawiciela. Und vielleicht sind solche da, die noch nicht ihm angehören. Może też i tutaj są tacy, którzy do niego nie należą. Auch an Sie möchten wir ein Wort richten. Również i do Was chcielibyśmy skierować słowo. Die Person des Herrn Jesus ist Nahrung für unsere Seelen. Osoba Pana Jezusa jest pożywieniem dla naszych dusz. Und wenn wir den Herrn Jesus kennenlernen möchten, jeżeli chcemy poznać Pana Jezusa, dann finden wir ihn in der ganzen Bibel. To znajdziemy go na stronach całej Biblii. Aber es gibt drei Kapitel im Neuen Testament. Ale są takie trzy rozdziały w Nowym Testamencie, die ganz besonders eindrücklich von ihm sprechen, które w szczególny sposób i dobitnie o nim mówią. Es ist Johannes 1. To jest właśnie Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Kolosser 1. To jest list do Kolosan, pierwszy rozdział. Hebräer 1. I list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Und heute Abend haben wir Johannes 1 vor uns. A dzisiaj wieczorem mamy przed sobą właśnie Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Und diese 18 Verse haben drei Teile.
I te 18 przeczytanych wierszy można podzielić na trzy części. In Vers 1 bis 5 wird uns gezeigt, was er in sich selber ist. W tych wierszach od 1 do 5 pokazane jest, kim on sam w sobie jest. In Vers 6 bis Vers 13 w wierszach od 6 do 13 was er für den Menschen ist. Kim on jest dla ludzi. In Vers 14 bis 18 a w wierszach od 14 do 18 was er für den Gläubigen ist. Kim on jest dla wierzących. Johannes war ein Jünger des Herrn. Jan był uczniem Pana. Und wahrscheinlich war er der jüngste der zwölf. I prawdopodobnie on był najmłodszym z tych wszystkich 12. Und doch war er der, der am meisten vom Herrn Jesus erkannt hat. A jednak on był tym, który właśnie najwięcej poznał swojego Pana. Ich sage das, um den Jungen hier Mut zu machen. A mówię to dlatego, aby wszystkim młodym teraz dodać zachęty. Die Kenntnis des Herrn Jesus, die Herzenserkenntnis des Herrn Jesus ist nicht eine Frage des Alters. Gdyż poznanie w swoim sercu Pana Jezusa to nie jest sprawa zależna od wieku człowieka. Johannes saß im Schoß des Herrn. Gdyż wiemy, że Jan zasiadał blisko Pana przy jego łonie. Wir finden ihn oft mit Petrus zusammen. Bardzo często oglądamy go razem z Piotrem. Petrus beschäftigte sich viel mit seiner Liebe zum Herrn. A Piotr zajmował się często swoją miłością do Pana. Johannes hatte eine bessere Beschäftigung. Ale Jan miał lepsze zajęcie. Er beschäftigte sich mit der Liebe des Herrn zu ihm. On zajmował się miłością Pana do niego. Und er begleitete den Herrn Jesus. On towarzyszył Panu Jezusowi. Und er stand am Kreuz, als der Soldat in die Seite des Herrn bohrte. On również stał pod krzyżem, gdy żołnierz przebijał bok jego Pana. Und er sah, dass Blut und Wasser herauskam. I on widział, że wypłynęły krew i woda. Und er hat das mit Kraft bezeugt. I on to z wielką mocą poświadczał. Er hat die Ergebnis, das Zeugnis der Ergebnis des Werkes des Herrn gesehen. I on właśnie widział to świadectwo i ten wynik czy skutek tego wielkiego dzieła Pana Jezusa na krzyżu. Dann finden wir ihn noch in der Apostelgeschichte. Następnie oglądamy go jeszcze w Dziejach Apostolskich. Mit Petrus zusammen. Widzimy go razem z Piotrem. Petrus sprach. Piotr przemawia. Und Johannes stand schweigend dabei. A Jan stał w milczeniu obok niego. Es gibt Brüder, die reden. Są bracia, którzy mówią. Und es gibt solche, die schweigen. I są tacy, którzy częściej milczą. Und dann hat er noch mal fast 50 Jahre geschwiegen. A następnie, prawie jeszcze następnych 50 lat milczał on. Und dann hat er 5 Dokumente der Heiligen Schrift verfasst. A następnie on stał się autorem 5 dokumentów zawartych w Piśmie Świętym. Gewaltige Dokumente des Wortes Gottes. To są potężne, wspaniałe dokumenty ze Słowa Bożego. Das Johannes Evangelium. Mianowicie Ewangelia Jana. Die drei Johannes Briefe. 3 listy Jana. Und die Offenbarung. I Księga Objawienia. Und es sind eigentlich 2 Teile. I w zasadzie to są 2 części. Im Johannes Evangelium beschreibt er den Herrn Jesus, der vom Himmel auf diese Erde gekommen ist. W Ewangelii Jana on opisuje Pana Jezusa jako tego, który z nieba przyszedł na tą ziemię. Und er sagt, dies ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. I powiedział, to jest ten Bóg prawdziwy i życie wieczne. Diesem Sinn spricht er im Johannes Evangelium. I w tym właśnie sensie on w całej Ewangelii Jana przemawia. Und er erinnert uns auch daran in seinem ersten Brief. I również o tym przypomina nam w swoim pierwszym liście. Zweitens zeigt er die Wege Gottes, die er geht mit dieser Erde. A następnie on po drugie pokazuje nam drogi Boże, jakimi Bóg postępuje, na jakich Bóg postępuje z tą ziemią.
Damit beschäftigen wir uns jetzt in der Offenbarung. I tymi sprawami in der Offenbarung. I tymi sprawami zajmujemy się teraz w Księdze Objawienia. A wir wollen jetzt der Reihe nach diese Verse betrachten, die wir gelesen haben. A teraz chcemy po kolei rozważyć wiersze, które przeczytaliśmy. Wir haben hier den ersten Anfang. Tu widzimy ten początek, pierwszy początek. Es gibt vier wichtige Anfänge im Worte Gottes vorgestellt. Gdyż w Słowie Bożym mamy zobrazowane cztery ważne początki. Hier haben wir den Anfang, der am weitesten zurückgeht. Tutaj oglądamy początek, który jest oddalony w przeszłość jak najbardziej ze wszystkich. Das ist der Anfang ohne Anfang. Gdyż jest to początek bez początku. Wo die Gottheit da war. Wtedy, gdy istniał Bóg w swoim bóstwie. Und noch nichts geschaffen war. I gdy jeszcze nic nie było stworzone. Dann kommt der zweite Anfang in 1. Mose 1, Vers 1. A następnie jest drugi początek zapisany w pierwszej Księdze Mojżeszowej w pierwszym rozdziale. Der Anfang, als Gott schuf. To jest początek tego, co Bóg stworzył. Dann kommt der dritte Anfang in 1. Johannes 1, Vers 1 und folgende. I trzeci początek, który jest zapisany w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale i pierwsze wiersze. Das ist der Anfang, als vor 2000 Jahren unser Herr Jesus über diese Erde ging. Jest to początek tego, że przed 2000 lat Pan Jezus chodził po tej ziemi. Eine wunderbare Zeit. Cudowny to czas, als die Schöpfung den Schöpfer trug. Gdy stworzenie niosło na sobie Stwórcę. Als er als hoher Fremdling von der Krippe bis zum Kreuze ging. Jako tego najwyższego, obcego przybysza, który w uniżoności szedł od żłobka betlejemskiego aż do krzyża Golgoty. Da gibt es einen vierten wichtigen Anfang. I jest jeszcze czwarty, bardzo ważny porządek. Das ist der Auferstehungstag des Herrn. A to mianowicie jest Dzień Zmartwychwstania Pana. Da wird uns in Kolosser 1 berichtet. I w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale jest nam opisane. Als Auferstandener ist er der Anfang der neuen Schöpfung. Że on jako ten zmartwychwstały jest początkiem wszelkiego nowego stworzenia. Aber hier haben wir den Anfang ohne Anfang. Ale tutaj w Ewangelii Jana mamy ten początek bez początku. Und da war der Sohn Gottes das Wort. A ten Syn Boży był Słowem. Der Ausdruck Gottes. Er war die Person, durch die Gott immer sprach. On jest tym wyrażeniem Boga. On jest tą osobą, przez którą Bóg zawsze przemawiał. Er hat durch ihn gesprochen, als der Sohn die Schöpfung hervorrief. On przez niego, Bóg przez Syna przemawiał, gdy powołał do istnienia całe stworzenie. Als die Göttlichkeit gesehen wurde in der Schöpfung. Aby cała istota bóstwa była oglądana w tym stworzonym stworzeniu. Dann finden wir ihn im Alten Testament. A następnie oglądamy go w Starym Testamencie. Wie er manchmal eine Menschengestalt angenommen hat. Gdy on czasami przyjmował postać człowieka. Zum Beispiel in 1. Mose 18. Na przykład w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale. Als drei Männer Abraham besuchte. Wtedy, gdy czytamy o tym, jak trzech mężczyzn odwiedziło Abrahama. Einer davon war der Herr. Jeden z tych trzech był Pan. Das hat der Patriarch Abraham sofort erkannt. A ten patriarcha Abraham natychmiast to rozpoznał. Anden wie Manoa ist er in einer Engelsgestalt erschienen. W innym przypadku, na przykład Manoachowi, on objawił się w postaci anioła. Wenn Gott sich offenbart, offenbart er sich immer im Sohn. Gdy Bóg się objawia, to objawia się zawsze w Synu. Und dieses Wort, dieser Sohn, war bei Gott. A to słowo, ten Syn, był u Boga. Das heißt in einer Gemeinschaft mit dem Vater.
A to oznacza, że był w społeczności z Ojcem. Er empfängt von Ewigkeit zu Ewigkeit die Liebe des Vaters. I on odbierał od wieczności aż po całą przyszłą wieczność miłość ojcowską. Und er ist selbst absolut Gott. A on sam osobiście jest tym absolutnym Bogiem. Er war Gott. A był on Bogiem. Dieselbe Ehre habend, mając tą samą cześć, auf derselben Stufe stehend, znajdując się na tym samym poziomie, dieselbe Macht haben, mając tą samą moc, wie der Vater und der Gott der Heilige Geist. Jak Ojciec i jak Bóg Duch Święty. Dieser war im Anfang bei Gott. Ten był na początku u Boga. Er hat nie selbst einen Anfang gehabt. On sam w sobie nigdy nie miał początku. Er ist ewig bestehend. On jest tym wiecznie istniejącym. Und er ist der Schöpfer. I on jest Stwórcą. Du kennst ihn als deinen persönlichen Heiland. Ty go znasz jako osobistego Zbawiciela. A vergiss nicht, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Ale nigdy nie zapominaj, że on jest Stwórcą wszystkich rzeczy. Alles wurde durch dasselbe. Wszystko stało się przez Niego. Die Schöpfung hat einen Anfang. Stworzenie ma swój początek. Der Herr Jesus ist ohne Anfang. A Pan Jezus jest bez początku. Wir haben im Schweizer Liederbuch ein Lied. My w szwajcarskim śpiewniku mamy jedną pieśń. Die Geschwister in Deutschland haben und die Geschwister in der Schweiz haben sich immer gegenseitig Lieder übernommen. Bracia i siostry z Niemiec i ze Szwajcarii wzajemnie wymieniali się pieśniami. Aber dieses habt ihr nicht übernommen. Ale tej pieśni akurat bracia z Niemiec nie przejęli. Da wird er uns vorgestellt als ohne Anfang, ohne Werden, Wort, du bist von Ewigkeit. I tam w tej pieśni on jest przedstawiony jako ten, który jest bez początku i bez końca, jako te słowo istniejące od wieczności. Was im Himmel, was auf Erden, was im Raum und in der Zeit. To, które było i w niebie, i na ziemi, i we wszechświecie, i w obecnym czasie. Alles ist durch dich geschaffen. I wszystko to zostało przez Ciebie stworzone. Habt ihr das auch? Die Polen haben es. Polacy tą pieśń przejęli. Es gut, dass ihr das habt. Dobrze, że ją macie. Ohne ihn ist nichts geworden. Bez niego nic się nie stało. In ihm ist Leben. W nim jest życie. Die Schöpfung ist durch ihn. Całe stworzenie stało się przez niego. Aber das ewige Leben ist in ihm. Ale życie wieczne jest w nim. Mit großer Freude und Bestimmtheit sagen wir das. Z wielką radością i zdecydowaniem mówimy to. Dein Heiland ist das ewige Leben. Twój Zbawiciel jest tym życiem wiecznym. Und dieses Leben, wenn es sich offenbart bei den Menschen. A to życie, które się objawia, jeśli się objawia u ludzi. Muss es sich offenbaren als Licht, to musi się objawić jako światłość, weil wir Menschen in der Finsternis sind. Dlatego, że my jako ludzie jesteśmy w ciemności. Und das Licht scheint in die Finsternis. A ta światłość świeciła w ciemności. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. A ciemność jej nie przemogła. Das ist eine erstaunliche Aussage. Jest to godne podziwu wyrażenie. Wenn es hier in diesem Raum dunkel wäre, gdyby w tym pomieszczeniu było ciemno, und man das Licht anmachen würde, i gdyby zapalono światło, dann verschwindet die Dunkelheit. To ciemność natychmiast znika. Das ist eine physikalische Tatsache. Jest to fakt fizyczny. Aber wir haben hier keine physikalischen Dinge vor uns. Ale my przed nami nie mamy rzeczy fizycznych. Sondern wir haben sittliche Dinge vor uns. Ale mamy tutaj przed sobą moralne rzeczy.
Er ist das sittliche, göttliche Licht. On jest tą boską, moralną światłością. Und es scheint in die Moral, scheint in die moralische Finsternis der Menschen. I on świeci w tą moralną ciemność ludzkości. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. A ciemność nie przemogła go. Und ich sage, sie kann es nicht erfassen. A ja mogę dodać, nie jest w stanie go przemóc. Das ist, was diese wunderbare Person in sich selber ist. To jest właśnie to, kim jest ta cudowna osoba sama w sobie. In Vers 6 bis 13 wird uns gezeigt, was für den Menschen ist. A w wierszach od 6 do 13 jest nam opisane, kim on jest dla nas ludzi. Da sagt der Apostel Johannes, da war ein Mensch. I tutaj apostoł Jan pisze, był taki człowiek. Von Gott gesandt. On był posłany od Boga. Sein Name Johannes. A jego imię brzmiało Jan. Da meint er Johannes den Täufer. Miał tu na myśli Jana Chrzciciela. Das war der größte der Propheten des Alten Testaments. On jest tym największym z wszystkich proroków Starego Testamentu. Und er war von Gott gesandt. On był posłany przez Boga. Jesaja 40, Vers 3. Izajasza 40, rozdział 3, wiersz. Und Malachi 3, Vers 1 sprechen direkt von diesem größten der Propheten. I Księga Malachiasza, 3, rozdział 1, wiersz. Mówią właśnie o tym wielkim wydarzeniu. Und Johannes sagt von ihm, er war nicht das Licht. I Jan mówi o nim, że on nie był tą światłością. Aber er zeugte von dem Licht. Ale że zaświadczył o tej światłości. Das hat er getan, das finden wir noch im selben Kapitel des Johannes-Evangeliums. To on czynił, a mamy to opisane jeszcze w tym samym rozdziale pierwszym Ewangelii Jana. Eine wunderbare Szene. Jest to cudowna scena. In Vers 29. Czytamy o tym w wierszu 29. Da steht Johannes. Czytamy, że Jan stał. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do niego. Der Jesus kommt auf ihn zu. Pan Jezus przychodzi do niego. Das ist, was er für den Menschen ist. On jest właśnie tym, czym on jest dla ludzi. Er kommt auch auf dich zu heute Abend. On również dzisiaj wieczorem przychodzi do ciebie. Und Johannes der Täufer sagt dir. I Jan Chrzciciel mówi teraz do ciebie. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Da zeugt er von ihm als dem, der am Kreuz auf Golgatha starb. I świadczył o nim jako o tym, który ma umrzeć na tym krzyżu Golgoty. In Vers 35 zeugt er einen Tag später von ihm. A w wierszu 35 następnego jeszcze dnia zaświadczał o nim. Da stand er einfach da. Johannes stand da. Jan znowu tam stał. Und hinblickend auf Jesu. I spoglądając na Jezusa przechodzącego. Sagt er, siehe das Lamm Gottes. Powiedział, oto baranek Boży. Sein kürzeres Zeugnis als das erste. To jest krótsze świadectwo niż jego pierwsze świadectwo. Und sagt, doch sagt es mehr aus. A jednak ono w treści swojej więcej nam mówi. Vers 29 zeigt das Werk des Herrn Jesus. W wierszu 29 wskazuje na to dzieło Pana Jezusa na ziemi. Kann es etwas Größeres geben als das Erlösungswerk unseres Herrn auf Golgatha? Czy może być coś większego niż to dzieło odkupienia dokonane przez naszego Pana na krzyżu Golgoty? Ja, es ist der, der es vollbracht hat. Tak, może być. To jest właśnie ten, który to dzieło wykonał. Sein zweites Zeugnis ist über seine Person. Jego drugie świadectwo właśnie dotyczy osoby Pana. Siehe das Lamm Gottes. Oto baranek Boży. Er zeugte von dem Licht. On świadczy o tej światłości. Aber der Herr Jesus war das wahrhaftige Licht. A Pan Jezus był tą prawdziwą światłością. Die absolute sittliche Vollkommenheit. Absolutna moralna doskonałość. Er ist
der göttliche, die Person des Herrn Jesus ist der göttliche Maßstab für alle Dinge. I osoba Pana Jezusa jest tym boskim wzorcem dla wszystkich rzeczy. Und er ist in die Welt kommend, erleuchtet er jeden Menschen. I on przychodząc na ten świat, oświeca każdego człowieka. Er strahlt den Menschen an. On promieniuje na ludzi. Wir denken an Hiob 33, Vers 27 und folgende. Pomyślmy o księdze Ioba, 33 rozdział, 27 wiersz i następne wiersze. Da steht, dass Gott zwei oder dreimal mit jedem Menschen spricht. Tam jest napisane, że Bóg przemawia do każdego dwukrotnie i trzykrotnie. Um seine Seele abzuwenden von der Grube. Aby jego duszę odwrócić od dołu zginienia. Auch heute Abend spricht er durch sein Wort zu dir, der du dich noch nicht bekehrt hast. I dzisiaj wieczorem on przez swoje słowo przemawia do ciebie, który się jeszcze nie nawróciłeś. Er erleuchtet deinen Zustand. On oświeca teraz stan twój. Und das ist etwas, das nicht schön ist für den Menschen. A jest to coś, co nie jest piękne dla ludzi. Dieses Licht bringt den ganzen Schmutz deiner Sünde an den Tag. Ta światłość wyciąga na jaw cały brud twojej duszy. Und jetzt kommt diese traurige Tatsache. I teraz nastaje ten smutny fakt. Er war in der Welt. On był w tym świecie. Die Welt war durch ihn. Świat został przez niego stworzony. Und die Welt kannte ihn nicht. Ale ten świat go nie poznał. Das sind die Masse der zügellosen Menschen. Cały ten ogół tych nieokiełznanych ludzi, die ihr Herz verschließen vor diesem Licht des Heilands. Którzy zamykają swoje serce przed tą światłością Zbawiciela. Dann gibt es eine zweite Gruppe. I tu jest jeszcze pokazana druga grupa. Die Schrift nennt sie die Seinigen. Pismo nazywa ich tych, którzy są Jego. Das sind die Menschen aus dem Volk Israel. To są ludzie, którzy są tutaj mianowani z ludu izraelskiego. Das sind Menschen, die haben eine Religion. To są ludzie, którzy mają religię. Und vielleicht sitzen hier Menschen, die haben eine Religion. Może i tu w tej sali siedzą ludzie, którzy mają religię. Und religiöse Tradition ist etwas Großartiges für den Menschen. Religijna tradycja to jest coś, co jest szczególnego rodzaju dla ludzi. Man kann hochreligiös sein und doch ein schwerer Sünder. Można być wielce religijnym człowiekiem, a jednak być ciężkim grzesznikiem. Das könnt ihr finden in Johannes 4. O tym możecie przeczytać w Ewangelii Jana 4 rozdział. Da sehen wir diese sündige Frau beim Herrn Jesus. Tam oglądamy tą grzeszną niewiastę, która przyszła do Pana Jezusa. Und sie ist tief religiös. A ona jest do głębi religijną osobą. Sie verweist den Herrn auf diesen Brunnen. Ona wskazuje Panu na tą studnię. Ist hunderte Jahre alt. Która ma setki lat. Der Patriarch Jakob hat daraus getrunken, seine Söhne und sein Vieh. I stwierdza, że patriarcha Jakub z niej pił wodę, jego synowie i jego trzody. Und sie war stolz auf diesen Brunnen. I ona była dumna z tej studni. Und wenn ihr hier in Katowice auch so einen Brunnen hättet, i gdybyście wy mieli w Katowicach tak starą studnię, to wäret ihr auch stolz. Bylibyście i dumni z tego. Mehrere hundert Jahre alt. Kilkaset lat starą studnię. Und was sagt der Herr Jesus? A co Pan Jezus powiedział? Wer von diesem Wasser trinkt, wird wiederum dürsten. Kto z tej wody będzie pił, będzie znowu pragnął. Religiöse Tradition kann nicht das Bedürfnis des Herzens stillen. Religijna tradycja nie może zaspokoić potrzeby serca. Aber das Wasser, das ich ihm geben werde. Ale ta woda, którą ja dam Tobie, wird in ihm eine Quelle lebendigen Wassers werden. Ona staje się tą studnią wody żywej. Das ins ewige Leben quillt.
która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Er kam in das Seine. On przyszedł do tych, którzy są jego własnością. Und die Masse der dieser religiösen Menschen nahmen ihn nicht an. A cały ogół tych religijnych ludzi go nie przyjął. Aber jetzt kommen zwei wichtige Verse. Ale teraz nastają dwa bardzo ważne wiersze. Es gab solche einzelne, die ihn aufnahmen. Było kilkoro takich, którzy go przyjęli. Wir haben in Vers 12 die Bekehrung eines Menschen. W wierszu 12 oglądamy nawrócenie się człowieka. Und in Vers 13 die Neugeburt. A w wierszu 13 nowonarodzenie. Es ist etwas sehr Glückliches und eine tiefe Freude für mich, das jetzt vorzustellen. Jest to bardzo rzecz szczęśliwa i dla mnie jest to wielką radością, aby wam to przedstawić. So viele ihn aufnahmen, und zwar als das Licht. Ilu ich tylko przyjęło go, a mianowicie jako tą światłość. Die ihr Herz nicht zumachten vor dem Licht. Którzy swojego serca nie zamknęli przed tą światłością. Sondern es leuchten lassen in die tiefen Kammern des Lebens. Ale pozwolili, aby ta światłość rozświetliła najciemniejsze komnaty ich serca. Bereit, den ganzen Schmutz der Sünde zu zeigen. I tym, którzy byli gotowi, aby cały brud swojego serca pokazać. Und wenn jemand den Herrn als das Licht aufnimmt, jeżeli ktoś przyjmuje Pana jako tą światłość, dann kann er erschrecken. To może się przerazić. Was da in seinem Leben im Licht des Herrn hervorkommt, co w jego życiu w tym świetle pańskim nagle się objawi. Aber dann gibt es den göttlichen Ausweg. Ale tutaj oglądamy też i boską drogę wyjścia z tej sytuacji. Und das ist im zweiten Teil des Verses 12 zu finden. I to możemy znaleźć w drugiej części 12 wiersza. Die an seinen Namen glauben. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Wer erkennt, dass er ein Sünder ist, bo ten, kto poznaje, że jest grzesznikiem, dass er nichts als die Hölle verdient hat, że wie o tym, że nic innego nie zasłużył, jak tylko na piekło, dem zeigt Gott den Ausweg, den er anbietet, temu Bóg pokazuje drogę, którą ma do dyspozycji i oferuje mu in der Person des Herrn Jesus, w tej osobie Pana Jezusa und in seinem Erlösungswerk. I w jego dziele odkupienia. So ein Mensch darf das im Glauben ergreifen. I taki człowiek może tego uchwycić się we wierze. Das sind die beiden Elemente der Bekehrung. Takie są te dwa elementy nawrócenia. Und dann kommt Vers 13, die Neugeburt. A następnie nastaje wiersz 13, nowonarodzenie. Die Bekehrung ist die Seite, die Verantwortung des Menschen. Nawrócenie się to jest właśnie strona odpowiedzialności człowieka. Die Neugeburt ist das Wunder, das Gott dann wirkt in einem Menschen. Nowonarodzenie to jest cud, który Bóg sprawia w tym człowieku. Ich höre, dass in Amerika Menschen ausgebildet als Neugebärer. Słyszałem, że w Ameryce kształceni są ludzie jako nowonarodzeni. Ich wundere mich manchmal, was es in Amerika alles gibt. Ja czasami zadziwiam się tym, czego to w Ameryce nie ma. Das ist natürlich ein Unsinn. Naturalnie jest to bezsens. Menschen können nicht Menschen neu gebären. Ludzie nie mogą siebie samych narodzić. Das ist ein Werk, das Gott tut. Gdyż jest to dzieło, które wyłącznie czyni Bóg. Nicht aus dem Willen des Mannes. Naturalnie to nie chodzi o wolę mężczyzny. Noch aus dem Willen des Fleisches. Ani tu nie chodzi o wolę ciała. Sondern aus Gott geboren. Ale chodzi o to, aby być narodzonym z Boga. Die Neugeburt ist ein Wunder des Wirkens Gottes im Menschen. Te nowonarodzenie jest cudem działania Bożego w człowieku. Und wenn wir mehr wissen wollen über die Neugeburt, a jeżeli chcemy wiedzieć więcej o tej kwestii nowego narodzenia, dann müssen wir zu Johannes 3 gehen. To musimy przejść do Ewangelii Jana, trzeci rozdział. Da kommt ein ganz hoher und gescheiter Mann zum Herrn Jesus. Tam czytamy o tym, jak bardzo wysoko postawiony człowiek przychodzi do Pana Jezusa. Und wenn hochstehende Menschen sich begegnen, tauschen sie Freundlichkeiten aus.
A gdy wysoko postawieni ludzie spotykają się ze sobą, to wymieniają się uprzejmościami. Und das tut dieser Nikodemus. I właśnie to czyni ten Nikodem. Er sagt zum Herrn Jesus. Powiedział do Pana Jezusa. Wir wissen, dass du bist von Gott gekommen. My wiemy, że ty przyszedłeś od Boga. Denn keiner kann die Zeichen tun, die du tust. Gdyż nikt inny nie może czynić takich znaków, które ty czynisz. Und ich vermute, dass er erwartet hat. I przypuszczam, że on teraz oczekiwał, dass der Herr Jesus zu ihm sagen würde, że Pan Jezus do niego by teraz powiedział, und du bist der große Lehrer von Israel. A ty jesteś tym wielkim nauczycielem w Izraelu. A wisst ihr, was er gesagt hat? A czy wiecie, co Pan Jezus powiedział? Wahrlich, ich sage dir. Zaprawdę powiadam ci, wenn du nicht von neuem geboren wirst, jeżeli się nie narodzisz na nowo, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Nie będziesz mógł oglądać Królestwa Bożego. Und dann fragt dieser gescheite Mann etwas Seltsames. I wtedy pyta ten wysoko postawiony człowiek w szczególny sposób. Er fragt, kann ich in den Körper der Mutter zurückkehren und nochmal geboren werden? On pyta, czy ja mogę teraz wrócić do ciała mojej matki i na nowo się narodzić? Man wundert sich, was so hochstehende Menschen für Fragen stellen. Czasami się dziwimy, jakie to pytania stawiają wysoko wykształceni ludzie. Und dann sagt der Herr Jesus, dass man aus Wasser und Geist geboren werden muss. A potem Pan Jezus mówi mu, że człowiek musi się narodzić na nowo z wody i z ducha. Das Wort Gottes durch die Wirkung des Geistes bewirkt dieses neue Leben. Słowo Boże poprzez działanie Ducha Świętego sprawia to nowe narodzenie. Dann sagt der Jesus noch, der Wind weht, wo er will. I jeszcze Pan Jezus dodaje, wiatr wieje tam, gdzie chce. Ich habe mich manchmal gewundert, czasami dziwiłem się, warum der Herr vom Wind spricht in Verbindung mit der Neugeburt. Dlaczego Pan Jezus mówił o wietrze w związku z tą sprawą nowonarodzenia? Viele Jahre. Wiele lat. Aber vor Jahren, als eines unserer Mädchen in der zweiten Schulklasse war. Ale po wielu latach, gdy jedna z naszych córek była w drugiej klasie szkolnej, kam sie nach Hause und stellte mir ein Rätsel. Przyszła do domu i podała mi zagadkę. A bevor ich das Rätsel jetzt euch vorstelle, ale zanim wam teraz przedstawię tą zagadkę, will ich euch sagen, dass ich an 7 Geburten von Kindern dabei gewesen bin. To chciałbym wam powiedzieć, że byłem obecny przy narodzinach 7 moich dzieci. Obwohl ich viel auf der Reise war. Pomimo tego, że byłem wielokrotnie na wielu podróżach, we wielu podróżach. Wenn ein Kind bei uns geboren wurde, war ich überraschend immer da. Gdy dziecko miało się w naszej rodzinie rodzić, to dziw bierze, ale nagle byłem w domu. Und ich kann euch sagen, man erlebt zwei Dinge. I mogę wam powiedzieć, że wtedy przeżywa się dwie rzeczy. Die Mütter wissen das natürlich besser. Naturalnie matki wiedzą o tym lepiej. Aber ich konnte es beobachten. Ale ja mogłem to obserwować. Erstens sieht man den Geburtsvorgang. Po pierwsze widzi się cały proces narodzin. Und zweitens hört man den Schrei des neuen Lebens. A po drugie słyszy się krzyk nowego życia. Das ist die natürliche Geburt. To jest właśnie ten naturalne narodzenie. Aber jetzt kommen wir zur neuen Geburt. Ale teraz przejdźmy do tego nowego narodzenia. Und jetzt komme ich zum Rätsel zurück, das unsere Elisabeth mir gestellt hat. I teraz przechodzę do tej zagadki, którą postawiła nam nasza Elżbieta. Sie sagte, was gibt es in der Natur, das hört man nicht, man sieht es nur. I ona powiedziała, co to jest w naturze, które rzecz, której się nie słyszy, a tylko się widzi. Ich habe hin und her geraten, war immer alles falsch. Ja różne rzeczy podawałem, ale ciągle było to niewłaściwa odpowiedź. Dann sagte sie, das ist der Nebel. I wtedy ona powiedziała, to jest mgła. Und dann sagte sie, ich will doch ein Rätsel stellen. Sie sagte mir. I wtedy ona powiedziała, jeszcze jedno zagadkę chcę postawić. Was gibt es in der Natur, das man hört und nicht sieht?
Co jest to w naturze, co można usłyszeć, ale tego nie widać? Da war ich aber schnell. Ale w tym wypadku szybko odpowiedziałem. Da sagte ich den Wind. Ja powiedziałem wiatr. Und genau das ist bei der Neugeburt der Fall. I dokładnie taki jest przypadek w sprawie tego nowego narodzenia. Den Geburtsvorgang kann niemand sehen. Ten proces tego narodzenia wewnątrz nie może nikt zobaczyć. A man hört den Schrei des neuen Lebens. Ale słyszy się krzyk nowego życia. Als ich das vor Jahren einmal vorstellte in einer Versammlung. Gdy przed wieloma laty to przedstawiałem w jednym ze zgromadzeń. Da kam eine Schwester zu mir und sagte, ich bin Hebamme. To jedna ze sióstr przyszła do mnie i powiedziała, ja jestem położną. Und ich will Ihnen sagen, der erste Schrei eines Kindes ist gar kein Freudenschrei. I chcę powiedzieć ci, bracie, że krzyk